Minęła godzina 12. kłania się Państwu Grzegorz Szymiończyk. Zapraszam na kolejne wydanie programu Prosto z Parkietu. Jest piątek, więc dzisiaj temat będzie nieco różniejszy. Porozmawiamy o ekonomii behawioralnej, o jej zastosowaniu w polityce publicznej. A moim Państwa gościem będzie pa, Pan Paweł Śliwowski, analityk z Polskiego Instytutu, Instytutu Ekonomicznego i współautor raportu poświęconego tej właśnie materii. Serdecznie zapraszam. Panie Pawle. Na świecie coraz więcej rządów korzysta z dorobku ekonomii behawioralnej. Mhm. Powoływane są nawet specjalne jednostki w administracji publicznej, które mają szukać sposobów na wykorzystanie tej wiedzy. Jak jest z tym w Polsce? W Polsce sytuacja jest niejednoznaczna. To znaczy, z naszego badania wynika, że polskie urzędy sięgają po rozwiązania, które są inspirowane wiedzą behawioralną, to znaczy są oparte na. Mechanizmach, które naukowcy behawioralni zdiagnozowali i, i przebadali. Przykładem jest chociażby inicjatywa ObywatelGo.pl, która upraszcza procedury. Mhm. A jedną z kluczowych, kluczowych wniosków z badań różnych behawioralnych jest to, że nasze zdolności poznawcze związane z przetwarzaniem informacji, zdolności do. Realizowania trudnych procedur są jednak ograniczone. I te uproszczenia to jest jeden z, no, z takich narzędzi, które rzeczywiście po, po, polska administracja sięga. Innym przykładem są chociażby ustawienia domyślne. Słynna mhm. w ostatnim czasie inicjatywa, e, cały duży projekt e, epit -ów. Twój EPIT, który e, okazał się sukcesem 7 milionów deklaracji, 9 milionów tak. obywateli. E, polegało na tym w skrócie, że obywatel, który. Nic nie zmienił w swoim PIT, oczywiście to dotyczyło tylko dwóch deklaracji na początku. Po upływie terminu że urząd uznawał, że niezłożony, niezweryfikowany PIT jest zaakceptowany, czyli ta opcja domyślna mhm. to był już wypełniony PIT. Więc stosujemy te narzędzia. To, czym się różnimy od świata, to że do tych narzędzi nie podchodzimy w taki sposób um, uporządkowany z taką pewną procedurą, bo na świecie... Czyli, 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 czyli poniekąd jest tak, że administracja robi to trochę przypadkowo, ponieważ na świecie się pewne rzeczy robi, na przykład upraszcza mm -hmm. się język komunikacji y, państwa-obywatel, to my też to robimy, ale nie robimy tego z jakimś takim planem. Nie, nie, nie powiedziałbym, że przypadkowo. To, czym, w czym świat się teraz specjalizuje i te najbardziej zaawansowane administracje, w czym się specjalizują, to eksperymentalne testowanie. Mm -hmm. Polega to na tym, że e, ekonomia behawioralna, czy nauki szerzej behawioralne mówią nam, że. Człowiek jest jednak dość złożonym mechanizmem decyzyjnym i e, mechanizmem działania. I pewne e, elementy, które mogą zadziałać w jednej sytuacji decyzyjnej, niekoniecznie muszą zadziałać w innej. Dlatego, mhm. żeby zweryfikować to, czy nasze pomysły oparte na naukach behawioralnych są skuteczne, na świecie stosuje się randomizowane badania kontrolne. W skrócie to są takie badania jak przy badaniu leków czy terapii. To znaczy jedna tak. grupa coś dostaje, druga w tym samym czasie nic nie dostaje i sprawdzamy, czy ta zmiana w rzeczywistości, ta nasza interwencja, ta nasza technika zadziałała. W Polsce bardzo rzadko sięgamy po to rozwiązanie, więc mm. to, to jest ta główna różnica. A dlaczego, a dlaczego tak się dzieje? Znaczy, dlaczego, dlaczego urzędy nie, nie prowadzą eksperymentów? Jeden głośny eksperyment był Ministerstwo Finansów tak, z razem podatku. z Bankiem Światowym. Taki eksperyment przeprowadzili, jak, jak formułować wezwania do zapłacenia zaległego podatku, żeby one były najbardziej skuteczne. Mm. E, i zdaje się, że ten eksperyment był przeprowadzony zgodnie z, z, z metodo, metodologicznie poprawnie. Tak. E, doprowadził do jakichś wniosków i co się z nim stało w tym? Z tego co wiem, to, to nastąpiły różne zmiany w tym departamencie, który, który się tym zajmował i, i, i tam nie było jakiejś takiej szczególnej kontynuacji, chociaż rzeczywiście Ministerstwo Finansów jest najbardziej mhm. zaawansowaną komórką. Jeżeli patrzymy na badania międzynarodowe dotyczące wykorzystania tych tak zwanych behawioralnego know-how, mówiąc krócie, to zawsze w tych badaniach, jeżeli pokazuje się jakiś przykład z Polski, to są to rzeczywiście działania Ministerstwa Finansów. Mhm. I co ciekawe, na całym świecie właśnie instytucje zajmujące się podatkami przodują w tych, w tych praktykach. Dlaczego w polskiej administracji to jest nowe podejście? Wydaje mi się, że częściowo wynika to z pewnych blokad w ogóle ze zbudowaniem takiej administracji opartej na wiedzy. To znaczy rzeczywiście budowanie rozwiązań opartych na wiedzy wymaga pewnego zatrzymania się czasami w biegu, czasami powiedzenia sobie, że może trzeba poświęcić trochę więcej czasu na dopracowanie rozwiązania, sprawdzenie, mhm. zanim to wdrożymy. Administracja jednak pracuje w takim trybie presji, że rozwiązania często muszą być na już. Tak. Więc tu jest jakiś, rzeczywiście jakaś blokada. Jest bardzo dużo badań, które pokazują o różnych innych problemach, o, o tej luce takiej mm, pewnego mindsetu, czyli takiego podejścia do, do, do działań naukowców i administracji właśnie i problemów z budowaniem tak. tego. Niektórzy badacze mówią wręcz o dwóch plemionach, że między tymi plemionami praktyków i akademików jest pewna luka i, i, i bardzo dużo badań z Polski ze świata szuka jak wypełniać tę lukę. Więc tu przyczyn jest bardzo dużo. To, co ja bym powiedział, to trzeba pamiętać, że w tym przypadku badania są nie tyle badaniami podstawowymi, które pozwalają odkrywać nowe zasady, tylko to są badania stosowane i badania, które mają bardzo praktyczny aspekt. One odpowiadają na pytanie, czy to, co wymyśliliśmy, w tym kontekście, w którym chcemy zmienić, zadziała. Więc to jest taka nauka polegająca na testowaniu naszych hipotez na temat tego, mhm. czy to, jaki mamy pomysł na zmianę rzeczywistości, rzeczywiście tę rzeczywistość może zmienić. Ta doraźność naszej polityki publicznej, o której Pan wspomniał, jeśli można to nazwać doraźnie, ona przecież nie dotyczy wszystkich, wszystkich jednostek administracji, bo o ile rzeczywiście Ministerstwo Finansów jest poddane pewnej presji politycznej, tam się zmieniają, zmienia się kierownictwo tego resortu regularnie, więc też trudno nawet zaplanować jakoś trudno podejść do polityki w, w, z, z, takim, z, takim, z taką postawą, że oto poświęcimy dwa lata na zbieranie danych i zastanawianie się co, co z tych danych wynika. Trzeba podjąć decyzję szybko. Natomiast są takie instytucje jak na przykład ZUS, które mają ciągłość e, administracyjną, ciągłość zarządzania? E, I jak, 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 jak tam wygląda ta sytuacja? A. Bo współ, jeszcze, jeszcze tylko dodam, uh -huh. wspólnie uczestniczyliśmy w debacie tak. p, podczas prezentacji Państwa raportu, i prezes e, ZUS e, zapewniała, że tam wykorzystanie tej wiedzy jest naturalne. I. i tak, no, ZUS boryka się z jednym z kluczowych wyzwań behawioralnych, jakie, jakie w ogóle naukowcy na świecie i w Polsce też identyfikują, to znaczy z tą dużą luką czy blokadą między podejmowaniem decyzji teraz a konsekwencjami mhm. które przyjdą w przyszłości, czyli teraz wolelibyśmy nie odkładać tylko na przykład pojechać na lepsze wakacje. Teraz wolelibyśmy kupić coś dziecku zamiast odłożyć na emeryturę, bo ta emerytura przyjdzie za lat kilkadziesiąt, jeżeli mamy 30 lat czy nawet za 20, jeżeli mamy lat 50. Mhm. I, I nauki behawioralne pokazują, że jest pewne to co naukowcy nazywają preferencją czasu teraźniejszego pewnych silniejszego odczuwania bliższych korzyści y, niż tych y, oddalonych w czasie. Więc, ZUS jakby jest to zadanie kreowania systemu emerytalnego, nawigowania ludzi przez ten system, jest gdzieś bardzo blisko z tym związane. I ZUS podejmuje takie działania. Rzeczywiście, ZUS jest jednym z liderów uproszczeń, to znaczy chociażby to jedno konto dla, dla płatników, pisma ZUS-u, które się radykalnie zmieniły. ZUS powołał w ogóle wewnętrzne zespoły trenerów i też szkoli swoich pracowników na temat tego, jak upraszczać mhm. komunikację. Wszystkie takie działania jak kalkulator emerytalny, które pokazują teraz dzisiaj płat, skład, osobom, które płacą składki, jak ich te dzisiejsze działania wpłyną na przyszłe, przyszłe świadczenia. To są rzeczywiście działania, które ZUS podejmuje. Więc rzeczywiście. Często być może ta dyskusja o systemie emerytalnym, która jest zawsze taka burzliwa, zakrywa inny aspekt, czyli działanie samej instytucji, organizacji publicznej, która gdzieś za tym systemem stoi. Jeżeli chodzi o ZUS jako organizację, jako pewien urząd, który realizuje zadania, oni rzeczywiście dość dużo takich innowacyjnych, nowych działań podejmują. Mhm. A, a skąd właściwie wziął się pomysł, żeby zbadać to, jak te polskie, jak polskie urzędy korzystają z dorobku ekonomii behawioralnej? Czy... Bo za tym, za tym się kryje chyba założenie, że wykorzystanie tej wiedzy byłoby zjawiskiem pozytywnym, że powinniśmy do tego dążyć. Tak. To... I, a jeśli tak, to dlaczego? Pomysł być może zrodził się częściowo w, w głowach osób związanych z naszym instytutem, dyrektora Piotra Araka i, i też nas później jako zespołu, czyli Agnieszki Wincewicz-Price i mnie, którzy przygotowaliśmy ten raport, gdy przeglądaliśmy różne raporty instytucji międzynarodowych i one, to jest bardzo modne teraz robić takie przeglądy, na przykład mhm. jak na świecie wykorzystujemy tę wiedzę. I tam najczęściej właśnie było tylko Ministerstwo Finansów i kilka inicjatyw związanych z, z podatkami. Loteria Paragonowa była przywoływana właśnie działania, Związane z eksperymentami na pismach e, do podatników. Ja, przez lata pracując w administracji, miałem takie poczucie, że często administracja coś zmienia organicznie gdzieś na dole. Niekoniecznie zawsze jest w stanie o tym tak jednoznacznie i głośno powiedzieć. I, i, i ten obraz e, skostniałej, niezmieniającej się administracji nie jest do końca prawdziwy. Więc postanowiliśmy takie badanie odkrywcze, szukające tego, jak rzeczywiście te techniki są stosowane, z, zrealizować. No i rzeczywiście to, okazało się to, nasze wcześni, wcześniejsze założenia okazały się prawdziwe. To znaczy, rzeczywiście w urzędach dzieją się te zmiany, urzędy sięgają po te techniki. To, czego nam brakuje i co wskazujemy w raporcie, to jest rzeczywiście takie uporządkowane podejście, mhm. silniejsza właśnie współpraca z ekspertami. Chociaż też urzędy zatrudniają nawet ekonomistów eksperymentalnych, psychologów poznawczych, więc nie jest też tak, że wszyscy gdzieś tak. są odcięcie od tego świata, to, to byłby fałszywy obraz. My postulujemy właśnie wprowadzenie tego na takim stopniu, jak robi się to na świecie, czyli uporządkowaną procedurę, uporządkowany system, powtarzalny, weryfikowalny, porównywalny, wprowadzenie takich narzędzi jak w biznesie, które są, mają pewien katalog zamknięty, jesteśmy w stanie je powtarzać w kolejnych cyklach czy mhm. przenosić między urzędami. Ale to, to, czy to wymagałoby powołania jakiejś jednostki, takiego Behavioral Insights Team, czegoś takiego? Jak, nie, jak doświadczenia w światowe pokazują, że nie zawsze konieczna jest centralna jednostka. Rzeczywiście mm -hmm. zaczęło się to od centralnych jednostek, tak jak pan powiedział, w rządzie brytyjskim powołano Behavioral Insights Team. Co ciekawe, już jest to jednostka pozarządowa, to znaczy rząd częściowo sprywatyzował, dał udziały tym pracownikom, którzy ją zakładali mm -hmm. i wraz z jedną z fundacji. Założył taki quasi rządowy quasi pozarządowy organizm, więc nie jest już bezpośrednio w rządzie. Są przykłady niemieckie, gdzie tego typu urząd jest bardzo blisko urzędu kancelarskiego i ma taką centralną rolę. Są przykłady chociażby holenderskie, gdzie są rozproszone komórki w mniejszych urzędach. A są też przykłady takich działań ad hoc, jakbyśmy powiedzieli, gdzie urzędnicy powołują zespoły projektowe, na przykład z, z uczelniami mhm. i realizują te projekty docelowo, na przykład odpowiadając na konkretną potrzebę, nie, nie instytucjonalizując tego, czyli nie tworząc takiego, takiej komórki. Wydaje nam się, że w polskich warunkach pewnie ten ostatni element, czyli budowanie takich doraźnych na razie partnerstw, rozwiązywanie konkretnych problemów, byłby tym najlepszym. Dopiero później, jeżeli to by się przyjęło za. za Rozwinęło, warto myśleć o instytucjonalizacji tych rozwiązań, więc na świecie nie ma jednego modelu. Zanim przejdziemy do konkretnych problemów, które dałoby się w ten sposób rozwiązać, chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli parę słów o tym, jakich korzyści natury finansowej można by oczekiwać po upowszechnieniu się takiego podejścia mhm. do, do, do polityki publicznej. My w raporcie podajemy kilka przykładów, dość chwytliwych, żeby pokazać, że to rzeczywiście stanie. Może powołałem się na ten przykład Polski, żeby on jest najbardziej mhm. e, realny i, i, i dane pochodzą z, na, z naszego kraju. To znaczy, ministerstwo przygotowało kilka wersji pisma przypominającego podatnikom, że nie zapłacili, nie uregulowali swoich podatków. Czyli takie pismo zawsze przygotujemy. Zawsze tak. trzeba jakieś pismo przygotować i wysłać do grupy osób, które nie, nie zapłaciły. E, I teraz w tym piśmie przygotowano kilka wersji żeby przetestować, jakie rozwiązania są najskuteczniejsze. I porównywano te skuteczność tych poszczególnych wersji z pismem bazowym, czyli tym tradycyjnym upomnieniem. I autorzy z Banku Światowego, którzy z Ministerstwem Finansów realizowali ten projekt, wykazali w swoim raporcie, przeprowadzili analizę kosztów i korzyści, I biorąc pod uwagę koszty wysyłki, koszty pracy osób, które były zaangażowane w ten projekt. Mhm. Gdyby to najskuteczniejsze pismo wysłać do całej próby, która brała udział w tym badaniu, do stu kilkudziesięciu tysięcy podatników, wtedy zyski dla budżetu państwa byłyby o 30, około 30 milionów wyższe niż wysyłanie tego bazowego pisma. Mhm. I to jest cały mechanizm działania tych tak zwanych narzędzi czy technik behawioralnych. One w dużym stopniu opierają się na trochę innym podejściu do działań, które i tak już robimy, do działań często technicznych, procesowych, tych związanych z wdrożeniem, tak zwaną ostatnią milą, czyli wtedy, gdy urząd spotyka się z obywatelem. I Często musimy i tak to zrobić. Pytanie, jak zrobić to inaczej? I często takie proste zmiany, jak właśnie zmiana jednego akapitu, dwóch akapitów w piśmie, może być wyceniana na te 30 milionów, więc to są tego typu korzyści. Są korzyści oczywiście wielokrotnie większe. Podajemy przykład firmy Opower, która wysyłała w inny sposób, komunikowała się z, do, z odbiorcami energii w Stanach. I oni wykorzystywali na przykład poza różnymi uproszczeniami, poza pewnymi radami, jak oszczędzać prąd. Oni też odwoływali się do norm społecznych, pokazywali odbiorcom prądu, słuchajcie, wy więcej zużywacie prądu niż wasi sąsiedzi. Może przemyślcie to, może nie warto tyle wydawać. Były też tam takie graficzne, smutne buźki, jeżeli było się gorszym lub wesołe, jeżeli było się lepszym. Odwoływali się do takiej pozytywnej rywalizacji społecznej, do mechanizmów społecznych i opały szacował, że przez 7 lat takich działań te gospodarstwa domowe, do których oni tak się odwoływali, zaoszczędziły ponad miliard dolarów na rachunkach energetycznych, więc po, po powielanie takich prostych działań w dłuższej perspektywie może mieć rzeczywiście istotne bardzo istotne wpływy dla, dla budżetu? Zanim sobie powiemy właśnie o tych problemach, które jeszcze można by u nas w ten sposób rozwiązać, to chciałbym zapytać, czy nie, ma, nie widzi Pan ryzyka, że wykorzystanie jednego z podstawowych narzędzi z tego instrumentarium behawioralnego w przypadku reform emerytalnych? zepsuje reputację mhm. ekonomii behawioralnej w Polsce. Chodzi mi oczywiście o, o e, likwidację OFE i przeniesienie e, aktywów mhm. do e, IKE albo do ZUS. Tam jest zapisana opcja domyślna e, na IKE i to jeszcze, e, że, że te pieniądze trafią na IKE i to jeszcze ona taka dosyć restrykcyjna, mhm. że okienko, żeby e, e, wybrać inną opcję jest, jest krótkie. E, I teraz e, jest dosyć jasne, że to takie postawienie tej opcji domyślnej ma mm. y, raczej cel polityczny, a nie taki cel dobrobytowy. To nie, to, mm -hmm. jakby i, 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 I to dosyć jaskrawo widzieć. Teraz pytanie, czy taka sytuacja nie spowoduje, że my będziemy uważali, że ekonomia behawioralna to właściwie sztuka manipulowania? Mm -hmm. To rzeczywiście pytanie, które się często pojawia. Jest bardzo dużo dyskusji o etyce stosowania tego podejścia i podręczniki dla administracji bardzo dużo części tam poświęcają. Ja bym to trochę odwrócił. Czy, czy to, że z ustawień domyślnych korzystają w większość aplikacji, z których korzystamy, do oglądania muzyki, do, słuchania, do, do oglądania filmów, do słuchania muzyki, do, do czytania e-booków, też korzystają z ustawień domyślnych? To hmm. znaczy jest ten mechanizm pierwszy miesiąc za darmo, ale podej nam już kartę kredytową i później co miesiąc my tak automatycznie jest. odnawiamy. I to jest właśnie pytanie, czy, czy wszyscy przez to krytykują te, te, te rozwiązania. I można podjąć dyskusję, że może co miesiąc te firmy powinny nam przysłać zestawienie, ile dni, ile godzin oglądaliśmy na przykład filmy, żebyśmy mogli świadomie podjąć decyzję, czy chcemy przedłużyć. Najczęściej te firmy przysyłają nam nic, dostajemy na karcie tylko wyciąg, że przedłużyliśmy korzystanie. Więc to jest. To jest dyskusja o narzędziach. My uważamy, że te narzędzia można wykorzystywać w sposób e, przejrzysty. Można z obywatelami też dyskutować, bo to nie polega na tym, żeby coś ukrywać. Tak? Mm -hmm. Zaletą właśnie tych, te, tych narzędzi w sektorze publicznym jest to, co, czego nasza dyskusja też dowodzi, że możemy o tym porozmawiać. Pan stawia tak. to pytanie o, o, o te mechanizmy i, i możemy o tym rozmawiać. E, wszystkie te organizacje międzynarodowe mają ścisłą politykę publikowania wszystkich wyników swoich eksperymentów. Na przykład ten Behavioral Insights Team z Londynu, co, co rok publikuje update report, co zrobiliśmy przez cały rok. Wszystkie eksperymenty są pokazane. Czyli tam kluczem jest rzeczywiście przejrzystość. I nie próba oszukiwania tego, że, że, że czegoś nie robimy, czy, czy, że, czy że chcemy jakoś to ukryć. I ten mechanizmy dyskusji demokratycznej, też to, że koniec końców my jako obywatele możemy zmienić rząd w wyborach, możemy poprzeć te rozwiązania, więc w sektorze publicznym te rozwiązania są dość silnie obudowane takimi mechanizmami kontroli demokratycznej i kładzie się na to nacisk. Ojciec tego podejścia, jeden z ojców tego podejścia, Richard Taylor, sformował nawet taki podział, że jeżeli popychamy ludzi ku dobrego, ku ich e, dobrobytowi, to mówimy o nadzie, czyli takim mhm. impulsie do dobrego. Jeżeli robimy coś, żeby obywateli e, wykorzystać, żeby klientów wykorzystać, żeby na przykład e, więcej nam płacili, wybierali droższe opcje, bo takie rozwiązania też są na przykład wtedy, kiedy aplikacje prezentują ceny. Tak. Te, na tych głównych ekranach, gdy są trzy ceny, to tam bardzo dużo się stosuje takich mechanizmów, żeby klient jednak wybrał tę niekoniecznie najlepszą dla siebie lepszą opcję. Wtedy Tyler mówi, że tu mamy do czynienia ze sladżem, czyli z czymś takim nie do końca już czystym. I, i w naukach publicznych e, to podejście jest jednak obwarowane tym, że rzeczywiście mówimy obywatelom wprost, jesteśmy przejrzyści, dyskutujemy o tym i publikujemy wyniki i pokazujemy, jak to, jak to wygląda. E, no dobrze, to teraz ten najciekawszy, myślę, wątek jakie, pańskim zdaniem, problemy e z, w polityce publicznej można byłoby rozwiązać, odwołując się do ekonomii behawioralnej? Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że to nie jest czarodziejski flet. To znaczy, że wszystkie problemy można mm -hmm. rozwiązać tym, tym podejściem. Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że jednak. Musimy mieć instytucje, musimy mieć y, usługi, musimy mieć infrastrukturę, że te tradycyjne narzędzia polityk publicznych są jakimś rdzeniem. Gdy one nie działają, gdy pojawiają się problemy, to wtedy możemy stosować te narzędzia oparte na wiedzy behawioralnej. Y Takich przykładów jest bardzo wiele, chociażby e, przykłady związane z e, o oszczędzaniu już mówiliśmy. Teraz pojawia się bardzo dużo elementów związanych czy o, o oszczędzaniu na emeryturę, czy oszczędzaniu energii, ale są też przykłady związane z segregacją śmieci, chociażby. Mm -hmm. My widzimy, że teraz wchodzą nowe zasady segregacji e, i tradycyjne takie podejście powiedziałoby nam: poinformujmy ludzi, czyli na przykład zróbmy kampanię informacyjną, rozwieźmy na, na przystankach, na billboardach nowe e, informacje, że będzie, se, będą segregowane śmieci. To jest takie... I oznakujmy dobrze kosze na śmieci. Tak, to jest takie podejście, jeżeli człowiek. Wie, jeżeli damy mu wiedzę, to zrobi tak, jak powinien zrobić. Nauki tak. behawioralne mówią, że między wiedzą a działaniem jest często luka, która naprawdę można inaczej trochę to zmienić. No i przykład z Kanady, z Ontario, pokazuje, że to podejście behawioralne jest przede wszystkim osadzone w sytuacji decyzyjnej, w tej sytuacji, gdy człowiek coś robi. Czyli właśnie mhm. zaczął panu oznakowaniu koszy. I oni przeprowadzili eksperyment taki, że nie oznakowali koszy w tylko w taki prosty, tradycyjny sposób, to znaczy pokazujący, że to jest na przykład zmieszane, to są recyklingowalne, jakieś sztuczne, tworzywa to szkło, tylko dodatkowo przykleili na tych koszach pytania do ludzi. To znaczy zadali takie pytanie: czy Twoim zdaniem to, co tu wrzucasz, pasuje do tego kosza? To odwoływało się do takiego mechanizmu, że my często w życiu działamy automatycznie, instynktownie. To znaczy, Pan redaktor wychodzi z domu rano, idzie do pracy, trochę spóźniony, mien ma te śmieci, więc czasami nie, no, nie, nie zastanawia nie, się po prostu. Nie, tak, mówiąc, tak. brzydko, nie hamletyzuje pan w tym śmietniku, gdzie tu wrzucić, czasami to jest ruch ręki i wrzucamy. I oni z, z, po to umieścili te duże pytanie, żeby człowiek stanął przed tym koszem, przeczytał i, i rzeczywiście zastanawiał się, czy na przykład to, to dotyczyło koszy w użyteczności, w budynkach użyteczności publicznej, więc też nie, nie chodziło o mhm. segregację w domach. Chodziło o to, żeby wybudzić trochę człowieka z tego automatycznego trybu i świadomie zapytać, czy to tutaj pasuje. Okazało się, że rzeczywiście o kilkanaście procent te, te, te śmieci źle posegregowane spadły. Mhm. Więc to są tego typu rozwiązania. Nie tylko apelujemy do wiedzy, do, do moralności, do poglądów, ale też staramy się w tych sytuacjach, w których człowiek podejmuje decyzję, dać mu jakieś koła ratunkowe, wskazówki, stworzyć takie ramy działania, które ułatwiają podejmowanie tych dobrych decyzji. A czy możemy liczyć na to, że kiedyś w przyszłości, dzięki stosowaniu tego rodzaju bodźcowania obywateli, doczekamy się mniejszej liczby przepisów? Chodzi mi po głowie taki przykład. Mamy opłatę recyklingową z tytułu plastikowych reklamówek. Ona dotyczy reklamówek o pewnej grubości. Sklepy zareagowały na to w ten sposób, że wprowadziły do oferty grubsze reklamówki. A ponieważ y, wszyscy wiedzą, że jest opłata recyklingowa, to też pobierają za nie płatność, ale ta płatność, którą one pobierają, wcale nie jest opłatą recyklingową, ponieważ od tych grubych reklamówek, które teraz są w sklepach, nie trzeba akurat to sprawdzać. Czyli, jednym słowem, mhm. sklepy na wprowadzenie opłaty recyklingowej zareagowały tak, że wyeliminowały te opodatkowane reklamówki, wprowadziły grubsze i je sprzedają. Z perspektywy celu tej ustawy, czyli wyeliminowania reklamówek, w, w, no, efekty są, są mizerne, bo po pierwsze nie ma wpływów do budżetu, a po drugie e, otrzymujemy nieco mniej reklamówek, za to grubszych. Tak. I teraz, I teraz rząd ma tego świadomość, planuje zmianę tej ustawy, czyli po, po, po jednych przepisach, które nie zadziałały, szukuje kolejne przepisy, które też nie wiadomo czy mhm. zadziałają. I czy my możemy liczyć na to, że to się da rozwiązać w taki sposób, żeby nie było trzeba generować tych przepisów nieustannie? Tak, te, te narzędzia behawioralne e, mogą być e, stosowane w taki sposób właśnie zamienny w stosunku do tych tradycyjnych narzędzi, czyli regulacji. Wtedy mówimy od Taylor i Sandstein pisali o takim libertariańskim paternalizmie, że trochę mm. państwo mówi, musimy oddziaływać na pewne sfery, ale rzeczywiście może regulacja twarda, czy podatki, czy jakaś infrastruktura, czy usługa nie byłyby tu najlepsze. Tutaj przykład chociażby jedzenia w stołówkach, to znaczy. Problem dotyczy życia prywatnego. To znaczy, tak. co jemy, to jest problem prywatny i nie, 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 nie do końca chcemy, żeby każdy nam mówił, co mamy jeść, co powinniśmy jeść. zakaz teraz... sprzedaży drożdżówek w polskich szkołach. Tak. Właśnie o, o tym chciałem powiedzieć. Czyli podejście tradycyjne, zakaz. I to jest jakaś ustawa. Do mhm. tego zakazu oczywiście był dostosowany cały system kontroli, to znaczy były powiatowe inspekcje chyba sanitarne, które miały możliwość kontrolowania, bo z dyrektorzy musieli pisać pewne regulaminy pracy tak. tych stołówek, musieli przeglądać umowy z dostawcami tego jedzenia, ze sklepikarzami. Czyli ustawa zakazująca sprzedaży też reklam, reklamy słodkich słonych napojów. Była taka tradycyjna, ona też wywołała duży opór społeczny. Były przecież prześmiewcze filmiki, były tak. żarty. Pamiętamy też, jak urzędnicy ministrowie się tłumaczyli na schodach z parlamentu, dlaczego walczymy o, o drożdżówkę i pamiętam to słynne zdanie, że niech ten powrót drożdżówek będzie takim znakiem rozsądku. Więc ta twarda regulacja wywołała duże zamieszanie i, i, i ostatecznie pytanie, czy ona przyniosła określony cel. Być może nie. Co rozwiązania behawioralne w takiej, w takim, w takiej sytuacji by nam doradziły? Powiedziałby tak, że może właśnie obywatele nie zgadzają się na to, żeby wchodzić aż tak głęboko z regulacją, ale jednocześnie to nie oznacza, że obywatele chcą się obiadać i że mm -hmm. robią to świadomie i celowo, lub że wcale to nie musi oznaczać, że oni nie wiedzą, że słodkie na przykład tuczy. Ja wiem tak. doskonale, że, że słodkie napoje tuczą, jak widać, no, niestety między wiedzą a, a, a praktyką jest jakaś luka. I teraz rozwiązania są takie, to może inaczej, umówmy się ze stołówkami, że trochę inaczej zorganizujemy przestrzeń w tych stołówkach. Czyli na przykład zrobimy szybką ścieżkę dla zdrowych przekąsek, dla jakiegoś białka chudego i warzyw, sałatek. A jeżeli ktoś będzie chciał zjeść tego cheeseburgera, bo to, to były głównie badania w amerykańskich stołówkach, to musi iść do drugiej kasy i tam się czeka wolniej. I wtedy e, gramy czym? Gramy tym, że no, powiedzmy licealiści czy gimnazjaliści amerykańscy wolą sto, e, przerwę spędzić z kolegami. Czyli A, wezmą okay. tego indyka i, i, i sałatkę i pójdą szybciej. Rzeczywiście badania pokazały, że to, że to było w miarę skuteczne. Czyli państwo wtedy nie rezygnuje z tej roli, bo wie doskonale, że system zdrowia e, ponosi koszty takich działań. Wie doskonale, że, że to później e, skutkuje wieloma zwolnieniami z pracy. Więc koszty są. Mm -hmm. I, jest, I nie można powiedzieć, że nic nie robimy. Ale sobie, decydenci zadają sobie pytanie, czy w tym obszarze jest pole do działania dla takich twardych, regulacyjnych, czy też zachętowych, Nie zachętowych, bo przecież są też podatki teraz cukrowe, na przykład to znaczy tak. wprowadza się podatek od wysoko słodzonych napojów i też są ciekawe amerykańskie badania, które pokazują, jak na przykład zmienia się wtedy na granicy stanów ruch w sklepach, że ludzie zaczynają jeździć niektórzy po te, po te słodkie. Więc wtedy państwo dostaje w tych narzędziach behawioralnych nowe narzędzie i mówi. Być może one nie będą aż tak skuteczne, bo, bo, bo często ich skuteczność nie jest aż te, tak duża relatywnie. One są bardzo skuteczne, jeżeli porównujemy nakłady do, do wyników. Tak. Ale dostajemy nowe narzędzie i wtedy możemy podjąć decyzję, dobrze, spróbujmy zadziałać na tą y, strefę decyzyjną. Inny przykład, w Duńczycy, Skandynawowie zrobili coś takiego. Zamiast zakazywać, wprowadzili taki znak zielonego klucza. To mhm. znaczy, y, na produktach spożywczych stworzyli taką dużą koalicję oznakowywania produktów, które spełniają normy żywieniowe. To znaczy, y, są takimi tak. produktami, które należy jeść w zbilansowanej diecie. Mhm. I na czym to polega? Przechodzimy do, do spółki sklepowej i mamy tysiąc produktów, powiedzmy. I wtedy. Racjonalny decydent w takich klasycznych modelach zaczynałby sięgać do swojej wiedzy, obliczać tam zapotrzebowanie kaloryczne, ile tam jest białka, cukru, wszystkiego. No a to podejście behawioralne mówi nam: ułatwimy człowiekowi decyzję. Jeżeli on podchodzi do lub ona do półki sklepowej i chce kupić płatki zbożowe, to wiemy, tak. że płatki mogą być napisane: Super zdrowie dla Twojego dziecka, ale w tych płatkach może być tyle cukru, że I dziecko równie dobrze musiałoby pięć tak. łyżek cukru zjeść do tych płatków. I wtedy. Konsument podchodzi do spółki sklepowej i widzi płatki z tym zielonym znakiem. I wie, że to są płatki, w których nie ma cukru, jest dobry bilans tych produktów zbożowych, pełnoziarnistych i to jest pomoc w tej sytuacji, w której podejmujemy decyzję. Nie zakazujemy, mhm. jeżeli ktoś chce odminąć te płatki z tym zielonym znaczkiem i kupić sobie te słodkie, pozostawiamy tę wolność. Ale jeżeli chce odżywiać się zdrowo, to już nie musi nosić ze sobą tabel i, lub ściągać aplikacji takich żywieniowych, tylko ma ułatwione to przez, przez państwo ten moment decyzyjny. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. A ja przypominam, że naszym gościem był pan Paweł Śliwowski, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, współautor bardzo ciekawego raportu Szybciej, taniej... Szybciej, taniej... Prościej, taniej, skuteczniej. Tak, to prościej, był taki taniej, marketingowy z tytuł tak, rzeczywiście. O, ekonom, o użycie ekonomii behawioralnej w polityce publicznej. Dziękuję.